Cześć, siemacie, halo z tej strony. Dzisiaj test projektora Crostor P770. Zapraszam do recenzji i testów. Projektor ma wbudowaną regulację ostrości. W obie strony. Bardzo działająco. Ma też regulację ustawienia pod kątem. Co fajne, ma połączenie. Ręczną regulację ustawienia kąta i ręczną regulację ustawienia ostrości. Co najważniejsze, ma Wi-Fi. Więc nie przedłużajmy dalej i zapraszam. Zobaczcie, może moja ściana nie jest idealnie biała, bo jest tapeta, więc obraz nie do końca odwzorowuje to, co tu jest. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy w tym naszym projektorze. Ustawienia. Mamy oczywiście Wi-Fi, możemy się połączyć przez Wi-Fi z internetem. Ustawienia projekcji, czyli można przestawić na odwróconą i w lustrzanym odbiciu. Takie fajne, jak się projektor wiesza na przykład pod sufitem. Język. Zostaniemy przy angielskim. Auto power down off, wyłączony, dobra. Można włączyć automatyczne wyłączanie. Głośność. Balans standardowy. Można zmienić na muzykę albo film. Niech będzie film. Surround wyłączony, AVL wyłączony. Ustawienia obrazu. Picture mode, kontrast, jasność. Możemy zwiększyć jasność. Zostawmy 80%, bo to chodzi o jasność wideo, żeby nie był za bardzo jasny, że tak powiem. Kontrast wysoki. Temperatura barw normalna. Jak widzicie, trochę ustawień jest. Jesteśmy połączeni z naszą siecią. Więc spróbujemy teraz pobawić się trochę w screen mirroring, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa. Więc zerknijmy. Przejdźmy sobie do połączenia. Można połączyć też screen mirroring z iOS-em, z Maciem. Ale my mamy Androida, więc przejdźmy do Androida. Dobra. Teraz musimy włączyć mirroring w telefonie. Przesyłanie.
Jest projektor. Włączymy. I proszę bardzo. Oto nasz telefon. Zmienimy nazwę. P770. Gotowe. Połączony. Spróbujmy sobie odpalić wideo. Przełączmy sobie obraz na full screen. No to jak zwykle redirecting. Screen mode. Niech leci. To chyba maksymalna głośność jest. Więc szczerze gra dość cicho. Dobra, odpalmy sobie jeszcze raz mirroring. Dobra, lecimy z koksem. Naprawdę jest bardzo cicho. No, cichutko. Ale najważniejsze, że mirroring działa i
Można przesyłać obraz zdalnie, normalnie, bez żadnych kabli. Jest super. Dobra, przetestujmy sobie jeszcze HDMI. Podłączmy sobie naszą konsolkę przez kabelek i sprawdźmy, jak nam się to spisze. No dobra, podłączę sobie przez HDMI. Raz, dwa. Przejdźmy do HDMI. No i super. Ponowne podłączenie działa. Elegancko. Spróbujmy sobie może. Odpalić grę. Dobra, nieważne. O, wyraźność sprawy poprawimy. Na gamepad. Widzicie taką kreskę przez ekran na wyświetlaczu, ale to jest łączenie tapety. Głośniki to ma świetne. Na fulla, ale daje. Ale świetnie się gra na wielkim ekranie. Tamten film był po prostu cicho nagrany.
ekstra. 20 to naprawdę głośno, chyba ściszę. Dobra, z ważniejszych spraw jeszcze sprawdźmy, jak tu działa mirroring przez USB. Dobra, dostosujmy się do tego, co tu piszą, podłączymy. Dobra, spróbujmy debugowania z Samsungiem. Oj. Chyba mój telefon nie da rady. No nic, tego sobie nie jestem w stanie w takim razie sprawdzić. Szkoda. Dobra, najważniejsze działa, czyli to, co chciałem. Screen mirroring przez Wi-Fi. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak czyta sobie nasz czytnik pamięci naszego pendrive'a. Przejdźmy pewnie do media. O, wszystko jest. Zbliża się Halloween, to może coś Halloweenowego odpalimy. O. Może zombie? Nie, może wiedźmy. Proszę bardzo. Ode mnie na Halloween.
devil toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Smoke, poke, cinder and coal, smoke shall rise and vapors roll. With all of my malice poured into this pot, now spirits and specters, I summon your lot. Skeletons, ravens, goblins and ghouls, at my sole command and absolute rule. Wraiths and wights of this hallowed night, change thine figure from fright to delight. Ghosts and banshees, hear my rhyme, lift the ears and rebirth thine time. What? I'm young and more lovely than I could have imagined. Okay. Jasność tego projektora to prawdopodobnie 3500 lumenów. Ale nie jestem w stanie tego stwierdzić na 100%, żeby wam to potwierdzić, że na bank tak jest. Ale jest jasny, ładnie wszystko widać. O. I super, no. Trochę głośny tutaj jest oczywiście wentylator. Trochę ciepła daje. Ale poza tym wszystko działa super. No złego słowa nie mogę powiedzieć. Myślałem, że z głośnikami coś nie halo. Ale tak jak mówiłem, tamto wideo było po prostu cicho nagrane. Jeżeli wam się odcineczek podobał, chcecie sobie kupić takiego projektora, nie jest drogi, naprawdę. I z tych tanich jest naprawdę spoko. No oczywiście najfajniejsze jest to, że można przesyłać dane przez Wi-Fi. I działa to naprawdę dobrze. Dzięki wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Jeżeli było fajnie, kciuki w górę, subek i polecajcie dalej.